Juror, The Voice Senior, już w pierwszym odcinku podpadł widzom. Fani programu wytykają mu szczególnie jedną rzecz. Wyemitowano pierwszy odcinek nowego sezonu, The Voice Senior. Na jednego z jurorów już spłynęła fala krytyki. Co takiego zrobił? Nowy sezon, The Voice Senior. Niedawno zakończyła się 14. edycja programu muzycznego The Voice of Poland. Wkrótce rozpocznie się kolejny sezon tego popularnego show. Tymczasem dla entuzjastów dostępna jest już 5. edycja zbliżonego formatu The Voice Senior. Pierwszy odcinek tej serii został wyemitowany przez TUB 6 stycznia. Trenerami w tej edycji są Maryla Rodowicz, Alicja Węgorzewska, Tomasz Szczepanik oraz debiutująca w tej roli Halina Frąckowiak. Do prowadzenia show powróciła Marta Manowska. W The Voice Senior 5, podczas przesłuchań w ciemno, na scenie wystąpiło ponad 40 seniorek i seniorów po 60 roku życia. Niestety, program nie uniknął krytyki ze strony widzów, którzy skrytykowali jednego z jurorów. The Voice Senior 5. Wśród uczestników, który zrobił największe wrażenie, znajdował się Piotr Salata. Zaśpiewał How Wonderful You Are Gordona Haskella. 60-letni artysta zdobył tak duże uznanie, że wszystkie 4 fotele jurorów odwróciły się w jego stronę. Okazuje się, że nie jest to pierwsze jego wystąpienie na scenie programu The Voice. W 2002 roku wokalista triumfował w programie Droga do Gwiazd emitowanym przez TVN, a w 2012 roku wziął udział w drugiej edycji The Voice of Poland. Zdobył szybko status faworyta, jednak w fazie nokautów Marek Piekarczyk zdecydował się wyeliminować Salatę z własnej drużyny, co wywołało znaczne kontrowersje. Kropka. Ostatecznie mężczyzna wybrał drużynę Tomasza Szczepanika. Tomasz Szczepanik w ogniu krytyki w The Voice Senior 5. W social mediach pojawiło się wiele krytyki pod adresem Tomasza Szczepanika. Jest on liderem zespołu Pektus. Głównym zarzutem był fakt, że muzyk nie nadaje się do programu o seniorach, głównie przez swój wiek. Zarzucano mu brak podejścia do seniorów i emerytów. Wyrażali żal za Markiem Piekarczykiem, który sędziował w poprzednich edycjach.